Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DramonX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, z tego co ja sam pamiętam, to myśmy zakończyli wątek w Jorvik, nie jestem pewien, ale raczej tak. Też widzę, mamy już zeksplorowane chyba wszystko, co mogliśmy tutaj w Jorviku zdobyć, dlatego że niestety to bogactwo jest zablokowane za questem, który polega na zebraniu trzech kluczy na terenie całego Eurvishire, czy jak to się wymawia. Także na razie tym nie będziemy zajmować, a wrócimy sobie teraz do osady, żeby porozmawiać z Randvi i tak naprawdę pewnie zaczniemy dzisiaj jakiś kolejny wątek. Nie wiem jeszcze w którym Shire, zobaczymy co tam będzie oczywiście levelowo nam się fajnie układać, plus na pewno ulepszymy sobie ekwipunek, dlatego że nazbieraliśmy tam już trochę tego co jest wymagane, żeby na ten złoty poziom upgrade'ować ekwipunek i itemy, które mamy, także z chęcią to sobie zrobię. Plus ewentualnie jakieś inne rzeczy w osadzie jeszcze porobimy, może coś ulepszymy ją dalej. Weźmiemy sobie pewnie ucztę, żeby mieć buffa, no a później wyruszymy gdzieś dalej. Też w sumie odwiedzimy Haithama, ale może wpierw, póki pamiętam, zobaczmy tą nową naszą kowalkę. What have you got for me today? Dobra, i tak, co ja bym chciał, myślę, że topór bym sobie w pierwszej kolejności chciał ulepszyć. Za 3, mam 5, czyli tylko jedną rzecz ulepszę. Ewentualnie mogę pancerz, ale wydaje mi się, że topór w pierwszej kolejności sobie dziebniemy na wyższy poziom. Mamy też nowy slot na runę, także też trzeba to będzie. I ładnie on teraz wygląda, jakiś przekuty złotem. No niestety, a nie, o, mogę zwiększyć szat mentora też jakoś za jeden. Okej, to poproszę od razu, niestety zmienia im to trochę wygląd. Czy na ładniejszy? No na brzydszy, ale niech będzie, bo tutaj jakaś kolczuga dochodzi. Ciekawy jestem, czy mogę. Osłabienie zmień wygląd. Zmień wygląd. Czy ja mogę jakby na mniejszy poziom szat mentora to zmienić? Chyba nie mogę. A to głupie. Powinno dać się to zdowngrade'ować jakby też. Ale dobra, to wszystko, dzięki. I have to go. See you soon. So long. Rima, muszę to imię zapamiętać. Dobra. Jeśli chodzi jeszcze o ekwipunek w takim razie, ulepszmy sobie. O, nie mogę, okej, nie stać mnie, okej. Atak wzrasta po otrzymaniu trafienia, szybkość wzrasta przy niskim poziomie zdrowia. Atak wzrasta do pięciokrotnie do po kombinacji dobijającej, wybaczcie. Każde krytyczne trafienie przywraca niewielką liczbę punktów zdrowia. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta, możliwość zatrucia broni przy parowaniu. Odzyskaj nieco zdrowia po 5 blokach, to nie. Silne ciosy powalają, podpalają wrogów. Wiecie co? Weźmiemy sobie chyba to, te trafienia krytyczne. Wiecie? A tu weźmiemy sobie, o, tu mam coś innego. Pancerz wzrasta, gdy ogłuszysz. Unik wzrasta, gdy zapadnie noc. To raczej nie. Odporność na ataki dystansowe wzrasta. Unik wzrasta, gdy zapadnie noc. To już było. Obrażenia do ataku od tyłu wzrastają, jeśli kucasz. Nie dajesz się wykryć. Obrażenia przy skrytobójstwie wzrasta, gdy poziom zdrowia jest bliski maksimum. Szybkość wzrasta, gdy otacza cię więcej niż dwóch wrogów. Weźmy to. Bo raczej do skradania się nic nie potrzebuje. Też mamy jakieś nowe rzeczy. Aha, to mi po prostu pokazuje te ulepszenia. Niestety nie stać mnie na ulepszenia tutaj, bo nie mam surowców za bardzo. Niestety. Także to mnie trochę teraz będzie ograniczać, ale trudno. O, też można wstąpić w sumie pewnie rzymskie artefakty oddać dla Oktawiana. To też sobie zrobimy. Pierw jeszcze zahaczmy może o Haithama. Zobaczmy, czy z nim mogę pogadać generalnie i coś mu jeszcze oddać. Jorvik is now free of the Order's influence. Brilliant as ever, my friend. Thank you for all you have done. Okej, okay, ale medalionów nie przekażę, stron kodeksu też nie. I have to go. Then go in peace. Dobra, i tak by the way, to w ogóle przesunięty został dodatek, ten tam z druidem, nie pamiętam dokładnego tytułu. Pojawi się 2 tygodnie później, może to i dobrze, chociaż tak raczej tej gry podstawki nie skończę do tego czasu. No ale zawsze można mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Dobra, mamy też naszego piesia. Zanim wrócimy do Randvi, to walniemy sobie ucztę jeszcze. Ale mamy tutaj jeszcze jakąś sprzeczkę, zobaczmy o co chodzi. Randvi, what is this?
Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you set in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You'll state your cases and I'll hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sail with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see, as a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something, and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. No jakby to nie zmienia faktu, że to była jej własność i no musiałeś się o nią zapytać wpierw. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage, yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet, let me speak. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You are not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, I... Stop! Was... Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl, if I may. I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times! In silver! That is my judgment. Eivor, please! Does this not seem unfair? Ja jestem ciekaw, co tu Eivor powie, bo oczywiście, że to nie jest wyrok sprawiedliwy.
ale nie popieram go też, jakby to nie zmienia faktu, że Sigurd go wyda. Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair. Oh no. Now you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself? My judgment stands. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. No dobra, to Sigurta oficjalnie popierdoliło już tak mocno. Mogę wam pomóc? Nie wiem, mogę ci Hoger dać na przykład kasę na to? Chyba nie. Dziękuję za traktowanie Hytham z respektem i kindness, Eivor. He has found a family among your clan. He is more than welcome here, as are you. Okej, jeszcze szybka rozmowa z Basimem. Dobra, zróbmy ucztę. Wpierw. Generalnie nieco. Żeby sobie te buffy tutaj poaktywować. A później pójdziemy dalej, porozmawiać z Randri i tym razem już złożyć raport generalnie odnośnie Jorvik i zobaczymy gdzie dalej. Bardzo możliwe, że do tego Ruby Shire, czy jak to się tam nazywa, pójdziemy. Nie wiem, czy taka scenka się zmieniła, ale przeskipujemy ją sobie. Basim tutaj znowu idzie. On jak idzie, to wygląda jakby był wkurwiony na maksa, ale dobra. Mogę chyba też z Sigurdem pogadać. Także może zróbmy to, skoro mogę. Sigurd, leave me be. If you wish it. A no to właśnie tyle mamy z nim do porozmawiania. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Set aside you have seen. Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We are his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Yuvina and Jord's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. No dobra, także Jorvik ogarnięte. No i dokładnie, odblokował nam się też chyba wątek w całym Shire. Także od razu go sobie zaczniemy. Coś tu się wiksuje strasznie mocno. Nie wiem czemu. I want to see the Alliance map. I zobaczmy. Tak jest. Na który poziom? 190. Czyli chyba tak, chyba to będziemy teraz robić, bo to jest na poziom najniższy. Dobrze, to wracamy w takim razie na północ. No i zobaczymy, co tutaj się podzieje. What awaits in Jorvik Shire? Halfdan Ragnarsson, conqueror of the north, sends his greeting. He wishes to meet with Eivor Wolfkist personally. Halfdan Jarl, I have heard that man's name so often. I feel as though I know him already. He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel. Or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. No dobra, to lecimy. Jak to... Jak on to wymienił... Odmieniła jakoś Yuvershire? Jakoś tak. I'll go at once. With caution, Eivor. Yorvikshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman Wall.
Dobra, w międzyczasie nie wiem czemu z Chroma mi się pojawiło powiadomienie, także ja sobie szybko tylko odkliknę, pozwolicie. No dobra, czyli mamy się udać na północ, znowu wojna na północy, dotrzeć do wieży Anafala, spoko, to jest nasz cel. Mamy jeszcze dwa punkty umiejętności, które dobrze by było sobie wydać od razu. Co tu sobie pójść? Nie wiem, powiedzmy, że lekki łuk i obrażenia od silnego ataku, niech będzie. I dobra, to tak naprawdę chyba tyle, jeśli chodzi o to, co możemy robić gdzieś tutaj w osadzie, wydaje mi się. Bo co tu jeszcze mamy? Porozmawiaj z Tyru, wirujące cele. No nie wiem, to jest dalej do... To jest dalej do... Jule, znaczy nie Jule, tego drugiego święta, bo jeszcze się nie skończyło. A kończy się dosłownie za godzinę, to ciekawe. No dobra, nie będziemy tego robić. Moglibyśmy spróbować zrobić rzeczy na najazd. Ale czy ja to chcę robić? To jest dużo generalnie walki i tak nie jest to bardzo ciekawe. Generalnie. Wiking do wynajęcia, zrealizuj 10 zleceń. O, to ciekawe. Ale nie chcę mi się tego robić. Udaj się do wieży Anlafa. No dobra, to chyba będziemy lecieć na północ. O, a tutaj coś jeszcze mamy. Dobra, czekajcie. Chyba jakiś nowy list, który mogę przeczytać. To też sobie jeszcze sprawdzimy, o co chodzi. A później może zrobimy najazd rzeczny. Nie wiem jeszcze. Bo jeżeli ich teraz nie będę robić, to już ich nigdy nie zrobię pewnie. List od Haythama, Eivor. Otrzymałem kolejny list od tego ubogiego towarzysza broni w Chrystusie. Być może odkryliśmy nowe cele. Spotkajmy się u mnie, jak będziesz miała trochę czasu, Haytham. O! I should speak with Haytham. Okej, nowe tropy, jakieś zadanie. To dobrze, że tu wróciłem jeszcze. Jeszcze miałem jakiś list w ogóle, ale teraz go nie mogę odczytać. Chyba, że tamta opcja to był powrót. Możliwe, że tamta opcja to był powrót. Dobra, to chodźmy, spotkajmy się z Haythamem. O, jeszcze Basim na nas chyba czeka? Tak czy nie? Tak stoisz w przejściu? Nie? Nie? No to nie. Nie ma problemu. Dobra, chodźmy do siedziby ukrytych. W takim rozrachunku. I zobaczymy sobie, co to za nowe tropy ma Haytham i być może za tym ruszymy. Zobaczymy jeszcze. Ah, here is something for you. An odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself a poor fellow soldier of Christ. That's right. Someone you know. Not by sight, but this soldier has intimate knowledge of the order. He's the reason I have found them so easily in the cities. The letter says you must travel to Winchester, visit God's house and look for a man in white. Then recite this passage. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. All right. I'll speak with Ranvi. Get a fuller picture of all this. Do you need something? I have to go. Then go in peace. Okej, okay, w Winchester. Okej, to byśmy musieli zacząć kolejny wątek, a tego koniecznie robić nie chcę. Generalnie. I to że to jest na dużo wyższy poziom, jak zresztą widać. Także zrobimy sobie najazd rzeczny. Wiecie? Spróbujemy znaleźć może fragment tej zbroi. Generalnie legendarnej. Czemu nie? W sumie to od razu też możemy sobie wykupić mapy. I've charted new maps. May I see your stores? I chcemy sobie kupić to, generalnie, żeby mieć wszystkie rzeczy pokazane. Także od razu wykupmy sobie wszystko, co jest. A w sumie niekoniecznie muszę kupować te łupy, ale wykupię, żeby nie było. Zawsze to będziemy mieli dokładnie pokazane, bo być może też nie mam jakiegoś jeszcze najazdu odkrytego. To warto będzie mieć go zaznaczonego na mapie. Chyba w ogóle nie dużo zostało tych Shire. Tak, patrzcie, już nawet nie mogę scrollować listy. Nie wiem, gdzie później będę iść, także na razie zostawię to. Done for now? I must be on my way now. Goodbye. Be safe out there. No dobra. To jak mówię, pójdziemy tutaj. Zrobimy sobie, nie wiem, którą rzekę, czy Exe, czy tą inną, ale mamy zdobyć dwa fragmenty zbroi. I w tym celu musimy obozy wojskowe ponapadać. Tu jeszcze mamy trochę osób, z którymi mogę pogadać. Aha, to jest jem z Wikinga, tam jest chyba podróż do Winlandii. Także tego robić w sumie nie chcę. Za to chcę udać się tutaj do Łodzi generalnie. I zobaczymy, co tam się podzieje. Tu oczywiście mamy te wszystkie dodatkowe zadania, ale ich robić nie chcę. Za to chcę pogadać z tym panem tutaj, witam. Up for some raiding?
Tak, chyba tutaj raczej nic nie muszę modyfikować ani nic. I zobaczmy. Silna obrona rzeki. O, ale tutaj średnia. No właśnie, to lecimy. No tutaj zostawiamy sobie jak było. I chodźmy. Tak, bo tu raczej na nikogo lepszego nie pozmieniam. Dobra, rozpocznę najazd. No dobra, to płyniemy w takim razie. Czy ja już mam tutaj jakąś mapę narysowaną? Czy ja już tu byłem? Byłem, okej, okay, dobrze. Czyli coś też mam tutaj, nieodkryta lokacja. Aha, to są nieodkryte lokacje, czemu to mi nie odkrywa tego? Bullshit. Ale teraz popłyniemy powiedzmy bardziej tutaj na prawo. Generalnie. Także co? Rozwijmy żagle i płyniemy na razie wzdłuż rzeki. Jakaś opowieść będzie? Na razie mogę tylko poprosić o pieśń, tylko coś to nie chce się zacząć, mimo że to naciskam. Czyżby to nie było dostępne tutaj? Nothing here but ruins. Not worth getting off until someone rebuilds the place. Dobra, wiem, że w sprądowanych lokacjach nic nie znajdę. Poziom obrony rzeki. Jeśli powtarzasz najazdy wzdłuż tej samej rzeki, wyraźnie wzrośnie poziom oporu, na jaki się natkniesz. Pojawią się barykady, zasadzki, łańcuchy rzeczne. Aktualny poziom obrony rzeki możesz sprawdzić na mapie jej wyboru oraz na mapie świata. Poziom obrony rzeki obniży się, jeśli przeniesiesz swoją uwagę gdzieś indziej. Więc wybieraj różne cele najazdów, wiem. Aha, no dobra, ja generalnie się przebiłem już. Nie było to trudne. Ale tutaj mamy i tak średni poziom. Nie jest to wysoki poziom, także możemy w miarę swobodnie się jeszcze dosyć poruszać chyba. Tutaj też mamy splądrowany klasztor, także to zostawiamy oczywiście. I jak mówiłem, tym razem nieco bardziej na prawo popłyniemy i zobaczymy, co tam poznajdujemy. W sumie to interesują nas tylko te obozy wojskowe, bo chcemy znaleźć ten ekwipunek generalnie cały. Także na tym się będę skupiać. Wiosek też napadać nie potrzebuję, bo to tylko daje nam zapasy. Interesują mnie jakieś forty i tak dalej. Co to jest? Czy to jest jakiś fort? No chyba tak. To możemy spróbować to najechać. Czemu nie? Zresztą tu mi chyba teraz gra pokaże, co to jest. Nie, nie, jest to odkryta lokacja. Dobra, najazd w każdym razie. Zacznijmy tu. Myślę. W teorii powinna być trochę mocniejsza. Trochę mocniejsza ochrona. Generalnie mały obóz. Dobrze. Spoko. Czyli w teorii tutaj powinna być możliwość, żeby dostać tą całą tą, tak mi się wydaje, żeby dostać tą zbroję świętego Jerzaga, przynajmniej jej część generalnie. Szybko tego pana potnijmy i uważajmy na włócznika. Oni tutaj mają taki sam level mniej więcej jak ja, także to nie jest taka prosta walka. I oni mogą mi trochę kuku jednak zrobić i nie padają jak muszki aż tak bardzo. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Otwarcie drzwi. Ale nic tu ciekawego za bardzo nie ma. Dziś widziałem klucz. Klucz jest tu. Pytanie do czego? Zobaczymy, ale zbierzmy go sobie na pewno. No i szukajmy jakichś ciekawych rzeczy. Tam na pewno mamy gdzieś bogactwo. Tutaj mamy pana łucznika, którego szybko możemy zabić. Dobrze. No i tu się musimy dostać, tylko wpierw jeszcze, ała, pikinier został nam do pokonania. Szybko. Czemu nie mam żadnego prowiantu? A to dobre pytanie jest. Ha. Ciekawe. Przecież miałem pełny, będąc jeszcze w Anglii, tam w przykruczej osadzie. Bardzo dziwne. Dobra, w każdym razie tu możemy komuś, tylko zaraz, bo nikt tu nie wejdzie pewnie, jeżeli nie otworzy tych drzwi. Także teraz mi ktoś pomóż. Generalnie. I to jest jedyne bogactwo chyba, jakie mam tutaj zdobyć. Ktoś przyjdzie? Przyjdzie, dobra. Poproszę o pomoc. Ktokolwiek? Coś? Ktoś? Coś? Dziękuję. Dobra. Czyli mamy trochę towarów.
Ale nie mamy zbroi, niestety. Tu jeszcze możemy wejść gdzieś na górę tej wieży, żeby coś zdobyć. To też zobaczmy, co tutaj mamy. Poza jakimiś grzybkami mamy jeszcze skrzyneczkę, spoko. Tylko niewiele mi to daje. Tu możemy sobie zaskoczyć szybciej nieco. No dobra, czyli tutaj raczej też nie ma tej części w zbroi Świętego Jerzego. Niestety. No nic, trudno. Oj, chciałem zjechać po tej linii, ale to widzę mi nie będzie dane za bardzo. Okej. Także wracamy na statek i lecimy do kolejnej lokacji. Dobrze było jakiś większy obóz zaatakować, bo tam jest największa, podejrzewam, szansa, żeby tą zbroję znaleźć. Zresztą też jestem ciekaw, czy w ogóle ona się jakoś losowo respi, czy... czy co? Dobre pytanie. No popłyniemy gdzieś tu i tu już widzę, mam jakieś dwie rzeczy do zdobycia, czyli tam jest jakiś większy obóz. Także go sobie na pewno za chwilę zaatakujemy. I zobaczymy, co dalej. Tam też widzę, będziemy mieli łańcuch do zbicia. Trzeba będzie tam od razu pójść, żeby go uwolnić. Ale dobra, wpierw szturm na to. Czy to klasztor? Nie, to też jest jakiś obóz wojskowy, tylko że większy. I mamy tutaj dwie skrzynie do zdobycia. Wschodnia fortyfikacja, okej. Tak to się nazywa. Aktualnie, co ciekawe, za bardzo przeciwników nie widać. Tam się dopiero ustawiają przy naszym celu. No dobra. Okej, niestety zobaczył mnie. Tak bym się mógł chwilę tutaj poskradać. Też długo bym na pewno nie udałoby mi się tutaj być incognito. Generalnie, ale dobra. Może zanim tutaj będę chciał z kimś otwierać drzwi, to jednak byśmy zajęli się pozabijaniem ich. Nieco. Come on. Umieraj, panie kolego. Dobra. Okej. I choć mi ktoś pomóż z wyważeniem tego. Okej. Też dobrze by było w sumie być może za te zdobyte towary ulepszyć sobie. O, dobra, proszę bardzo. Mamy płaszcz Świętego Jerzego. Zajebiście. Jaki to jest w ogóle set? Gdzie to będzie? I czemu tego nie... Aha, bo muszę pewnie wrócić z tym do osady, żeby mi się to dodało, dobrze. Rozumiem. No, czyli w tych największych obozach mamy po prostu szansę na znalezienie... O, tu nasz, dobra, okej, nieważne. Mamy największą szansę na znalezienie tych wszystkich skarbów. Generalnie. Tam jest jeszcze jakaś zwykła skrzynka, ale nie mogę jej znaleźć. I musiałbym ocucić naszego kolegę, tylko nie mam prowiantu do tego. Niestety. Szybko weźmy, zabijmy tutaj przeciwników. Jeszcze mnie kurwa kury atakują. Ja jebie. Wow. Masakra. Czy jest tu gdzieś cokolwiek, gdzie mi da coś prowiant? Bo go nie podniosę, nie? A nie, podniosę go, okej. Dobra, to możliwe, że coś się zbugowało i mi tego nie pokazuje odpowiednio. Dobra, chodźmy dalej, bo tutaj nasi mają trochę problemy z tymi randomowymi przeciwnikami. Dobra. Tu jeszcze jeden przylaz. Weźmy mu szybko zbroję. Znaczy zbroję, tarczę. Ogarnijmy. Okej. Dobra. I jeszcze łucznik. Tu możemy sobie od razu pozbierać malinki. Chodź tu. Dobra. Jeden silniejszy atak. Tutaj możemy, oj, puścić. No kurde, ale zes. Okej. Dobra. Przynajmniej tarczę wypuścił od tego. Dobra, jak się dostać tutaj? Pewnie przez okno, tak. I musimy sobie jeszcze otworzyć to przejście, żeby mogli tutaj nasi pobratymcy wejść. A teraz zapraszam do wyważenia tego. Generalnie. I spoko. Przednie towary kolejne. Wschodnia fortyfikacja ukończona, dobra. Odblokujmy te drzwi. Twórzmy je. I możemy stąd spadać. Przeciwnicy pokonani, tylko jeszcze widzę nie wszyscy i niestety jeden z naszych kolegów padł przez to. Niestety. Hop, okej. No bo to pikinier jakiś lepsiejszy jest, także no nie dziwię się, że mógł paść. Dobra, odsućmy naszego kolegę. Dobrze. No i co, spadamy w takim razie na statek i dobrze by było dokończyć ten najazd jeszcze bardziej. Generalnie. Bo mamy dopiero połowę
miejsca zajętego, tylko niestety mamy już ponad pół godziny, tak więc ja w takim razie na tym ten odcinek zakończę. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku dokończymy sobie ten najazd rzeczny, no i pewnie udamy się właśnie do tego Yuvershire, chyba tak to się powinno wymawiać, żeby zacząć kolejny wątek. Tak czy jak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.